Witam Was, kochane wodniki. To jest czytanie dla Was zatytułowane On i Ona. O co w tym wszystkim chodzi? Zobaczymy. To jest takie miłosne czytanie, oczywiście. Zobaczymy, co się dzieje u Ciebie i zobaczymy Twoją osobę. Także rozkładam dwie grupki kart i zobaczymy, co się dzieje w Waszym życiu miłosnym. To jest bardzo ważne są sprawy miłosne. Także wodniki. Witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądalność, dziękuję za Wasze wszystkie lajki. Dziękuję, że w ogóle jesteście, wpadacie na mój kanał. A jeżeli jesteście nowi, to witam Was również bardzo serdecznie. Wodniki, zobaczmy, co się dzieje u Ciebie najpierw. W jakim jesteś stanie, wodniku, jeżeli chodzi o emocje, miłość? Co się dzieje u wodników? Mamy rycerza pentakli. Mamy 10 buław i mamy 3 puchary. Więc co się dzieje? Nic się za dużo nie dzieje. To się znaczy, dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to ktoś tutaj się może bawić, tutaj ktoś może miło spędzać czas po ciężkiej pracy, bo ja tutaj widzę i zabawę, i lekką atmosferę oraz ciężką pracę. Jeszcze raz. To czytanie nie będzie rezonowało z wszystkimi wodnikami. Ja czytam tylko ogólne energie. Także wy pracujecie ciężko, tworzycie coś, zaczynacie może coś z nowym, coś idziecie z nowym pomysłem. Jesteście zajęci, macie dużo obowiązków. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to może być też coś ze sprawami związkowymi, miłosnymi. Jesteście obarczeni, może chcecie pracować nad jakimś związkiem, ale ogólnie ja też tutaj widzę jakąś dobrą, fajną atmosferę, bardziej przyjacielską. Także nie wiem, może się zadajecie ze swoim przyjacielem. Zobaczmy Waszą osobę. Co oni myślą na ten temat i co oni w ogóle robią. Oni tutaj, ktoś jest z wami zafascynowany. My tutaj mamy tego królewicza. Niemuśne wodniki, ale on coś tutaj jest niezadowolony. Czymś tutaj się przejmuje ten rycerzyk. Może się zadajecie z ognistym jakimś znakiem, bo rycerzyk nie wie, jak do was podejść. Może jest taka jedna sytuacja, że wy jesteście zaprzyjaźnieni z jakąś osobą i ta osoba się trochę może przejmuje. Bo jest w waszym gronie przyjacielskim i może wy nie patrzycie na tą osobę jako kogoś, kto może być dla was osobą do związku i może tym osoba właśnie ta się przyjmuje i tym to przeżywa. Druga sprawa. Tu mamy 10 buław, a tutaj mamy 9 mieczy. Obydwie karty są w centrum. Może, jeżeli jesteście już w jakimś związku, ta osoba jest bardzo za wami zafascynowana i chce odnieść sukces, jeżeli chodzi o ten związek, ale może nie wie, jak z wami rozmawiać. Może ta osoba widzi, że wy się może bardziej odsuwacie, nie macie dla nich czasu, może wybieracie bardziej inne towarzystwo niż ich i oni to przeżywają, bo oni chcą osiągnąć sukces z wami. Także, czy tak, czy owak, zdecydowanie ta wasza osoba, o której myślicie, chce odnieść z wami sukces. Wy się bawicie, wy macie, ja bym tak nawet powiedziała, wy chcecie się po prostu bawić. To jest jakaś miła atmosfera, wy chcecie po prostu się zrelaksować, napić się może wina z koleżankami, jak nie z koleżankami, to po prostu ze znajomymi, pobawić się trochę, bo ja widzę, tutaj jesteście, macie dużo ogólnie pracy. Jakie są intencje wodnika w stosunku do ich osoby? Jakie są wasze intencje wodniki do tej osoby? Nie wiecie, wy się czujecie jak w więzieniu z tą osobą. To nie jest to. To nie jest to. Nie wiecie, gdzie iść. Także to nie jest to, co was bardzo interesuje. Tutaj jest 8 mieczy. Tu jest sąd. Myślicie również o przyszłości. Nie wiecie, jaką decyzję macie podjąć. Nie wiecie, co macie myśleć o tej osobie tak naprawdę. Ja widzę, że wy chcecie iść do przodu. Ale ja nie widzę, może po prostu myślicie, że ta osoba albo wam nie pomaga, albo ta osoba, jeżeli chodzi o życie, to nie jest tak bardziej ustawiona, albo tak nie planuje przyszłości, to nie jest osoba, to jest może osoba bardziej taka spontaniczna, może ta osoba nie jest za bardzo poważna dla was. Wy chcecie przejść do przodu, może ta osoba nie ma aż takich ambicji, jak wy macie. Wy chcecie przejść do przodu zdecydowanie i wy nie wiecie, co macie zrobić, jaką decyzję podjąć. Wy się czujecie trochę jak gdyby
w klatce z tą osobą. Może dlatego chcecie wyjść i się bawić. Może ta osoba wam nie pozwala w ogóle wyjść i się bawić z innymi ludźmi albo się spotykać z kimkolwiek. Może wy się czujecie po prostu jak w klatce i wy chcecie trochę wolności. Wy chcecie też odnieść sukces w życiu. Wy też chcecie wyjść może do ludzi. Może wy chcecie podróżować i ta osoba tak jak gdyby was trzymała w więzieniu w klatce. Jakie są intencje? Ja mam takie wrażenie, że wy chcecie się tak naprawdę uwolnić od tej osoby. Ta osoba wam przynosi zamęt. Jeżeli was nie trzyma w klatce, to zdecydowanie jakiś zamęt ta osoba wam przynosi, jeżeli chodzi o wasze życie. Wy czujecie ciężar i nawet tutaj mamy te 10 buław. Praca, ciężar, taka ciężka atmosfera, gdzie wy tak naprawdę chcecie oddychać, tak jakbyście nie mogli złapać oddechu w tym związku. Jakie są intencje waszej osoby dla dowodnika? No, ta osoba ma jakieś plany. Osoba ma plany. Ta osoba chce was oczarować, ta osoba chce was zakręcić, ta osoba chce pracować nad związkiem, ale nie wie, jak się za to zabrać. Tutaj balansuje, coś się zastanawia, co wybrać, co zrobić. Zdecydowanie, tu mogą być również dwie osoby. Również dla niektórych wodników ta osoba może balansować dwie osoby, czyli was i jeszcze kogoś innego. Uważajcie, bo to jest też tutaj mag. On może was trochę oczarować. Jakie będą akcje, jeżeli chodzi, jakie wy powiedziecie akcje, działania w stosunku do waszej osoby? Wasza osoba niekoniecznie musi balansować dwie osoby, ale na przykład dwie sytuacje, może pracę i was, i nie wie, jak to pogodzić. Dużo może pracuje, może kreuje, może jakieś projekty, jesteś zajęta, może nie ma czasu dla was, wy się czujecie. Wy chcecie iść do przodu, wy chcecie żyć, bo jedyne co wy macie, co wy tak czujecie, jest praca, dom, może praca, dom, praca, dom. Tutaj nie ma zabawy, tutaj nie ma radości i wy się czujecie takie zamknięte może w tym związku. Jakie działania wy no nie mogę się wysłowić. Poweźniecie? Nieważne, wiecie o co mi chodzi. Dobra, jakie działania w stosunku do waszej osoby? 7 buław. Słuchajcie, nie wiem, pod jakiego jest znaku ta wasza osoba. Ja tutaj widzę króla buław. Tu jest ktoś bardzo atrakcyjny. Może to jest jakaś inna osoba, którą będziecie zainteresowani, bo ja tutaj widzę, że wy się blokujecie. Możecie blokować tą waszą osobę i po prostu. Ale ja widzę tutaj dużo seksu, mimo że się blokujecie. Tylko nie wiem z kim. Czy to jest ta osoba, czy to jest jakaś po prostu nowa osoba w waszym życiu? Bo tu jest ogień. Zobaczymy, jakie są. Także ja się zapytam, jakie działania wy powiedzniecie. Poprawcie mnie z tym językiem polskim w stosunku do waszej osoby. Także ja widzę, że może na początku wy będziecie się trochę blokować, nie wiecie, co zrobić, wkurza was ta osoba, wy jesteście wkurzone, ale to wy, tak jak gdyby wy będziecie działać zdecydowanie w stosunku tej osoby. Wy jesteście bardzo atrakcyjne wodniki. Jak chcecie, to potraficie. I wy, ja tutaj widzę, że bardzo kreatywnym będziecie działać, możecie to wy powziąć tą energię króla buław i po prostu zacząć działać, jeżeli chodzi w sprawach seksu, również jeżeli chodzi o waszą osobę. Jakie działania co oni chcą zrobić, co oni będą robili w waszym kierunku? Nic. To są lewusy. To są jakieś lewusy. Wiszą na tym drzewie i myślą, może będą pisali z wami, ale ja tutaj widzę, oni są skupieni na sobie, oni nie są za bardzo aktywni, oni mogą coś tam wam kręcić, opowiadać, balansować, ale oni, jeżeli chodzi o akcję, jeżeli chodzi do was, tutaj jest wisielec, to jest opóźnienie, to jest zwolnione tempo, to jest ktoś, kto w tempie ślimaczym się porusza. Mogą być wiadomości, mogą być kontakt, ale działań żadnych nie będzie, jeżeli chodzi w stosunku do was. Mamy siłę. Oni mogą również bawić się trochę w kotkę i myszkę i mogą być okresy między wami a nimi nierozmawiania. Także oni mogą być cicho, wy możecie być cicho, wy możecie się blokować od nich. Oni się taka gierki, ja tutaj widzę też takie gierki, obraźliwe gierki. Wy możecie pograć sobie trochę obydwoje.
Wy się czujecie jak w więzieniu, oni nie wiedzą co robić, oni balansują za dużo spraw, wy chcecie odżyć, wy chcecie coś robić z własnym życiem, działać. Ja was tutaj widzę taką gorącą energię wodniki. Natomiast oni, dla mnie to takie jakieś lewusy, które może też dużo płaczą, chcą odnieść sukces bez pracy w ten sposób. Oni chcą odnieść jakieś sukcesy, jeżeli chodzi o was, ale bez pracy, bez wkładania energii w ten związek. Jedynie co, to może jakiegoś SMS-ika wam wyślą wiadomość, może wam tutaj oczarują, tutaj mamy tego maga, poopowiadają wam trochę historii i tak dalej w ten sposób. Ale jeżeli chodzi o akcje w stosunku do was, żadnych akcji. Trzymajcie się wodniki, to jest czytanie dla was. Pozdrawiam was serdecznie, komentujcie pod wideo, komentujcie czy się zgadza. Bierzcie pod uwagę to, że to nie jest czytanie dla wszystkich. Ja czytam tylko ogólne energie, także może nie rezonować ze wszystkimi. Pozdrawiam was, kochani, buziaki, papa, trzymajcie się i oglądajcie mnie na żywo w niedzielę. Papa. Pa.